Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Małpa, to jest mój audiolog. On jest z okazji osiągnięcia 400 widzów. To się stało 10 czerwca. Razem jest już nas 401 dokładnie, jak z tego co dzisiaj patrzyłem. No i z tej okazji pasuje coś dla was zrobić. Podziękować wam za to, że jesteście razem ze mną. I postanowiłem, że wystartuję z nowymi seriami. Tak, mam nowe dwie serie, to znaczy jedna nowa seria, jedna kontynuacja, plus jeden bonusik. Trzy jedynki, jeden, jeden, jeden. Kurde, powinno być 4-4-4. Dobra, mniejsza z tym. Nowe serie to jest tak, Arthus, Back in the Dark. Jest to gra RPG przez przeglądarkę. Więcej o tej grze się dowiecie, gdy wrzucę ten filmik, on się już, pierwszy odcinek powinien pojawić się już na dniach. Gra bardzo fajna, też polecam do zagrania. Druga to jest kontynuacja Tsara, Ciężar Korony. Tak, zacząłem grać w tą grę, ale później jakoś mi się odechciało kręcić tego wszystkiego. No i wrzuciłem w to niepamięć. Ale Tsar pojawi się trochę później z tego powodu, że no muszę się zastanowić, jak zrobić z tymi misjami, czy tak samo jak jest w Twierdzy Krzyżowiec, że misja pierwsza, misja druga, trzecia, czy po prostu połączyć te misje. Możecie też pisać w komentarzach, bo to od was zależy najbardziej. Możecie napisać w komentarzach, a ja tak zrobię. No i tak, bonusik. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobać. Jest to Twierdza Krzyżowiec i Twierdza Krzyżowiec Extreme. Będę grał z moimi widzami w multiplayera. Tak, to jest dla was bonusik. Będziemy grać sobie w multiplayera. Oczywiście w opisie, no żeby zagrać w multiplayera, to zapewne wiecie, że będziecie musieli posiadać taką samą wersję jak ja, Twierdzy Krzyżowiec. Czyli to jest wersja V1.1, czyli w takie wersje się zaopatrzcie. Później musicie się zaopatrzyć w Hamachi, żebyśmy mogli razem grać, albo w Game Rangera chyba, ale lepiej Hamachi. Ja na Hamachi stworzę kanały, wszystko będzie w opisie. Tam musicie po prostu do tego dołączyć. No i będziemy jakoś sobie ustalać. A i jeszcze będziemy grać na specjalnych mapkach stworzonych specjalnie do PvP. Te mapy są już stare, jeszcze pamiętam. 5 lat temu jak w to grałem, to już te mapy były, ale mapy są super do PvP. No i tak. No o tym twierdzę to chyba już nie ma co mówić. Będziemy grać w Twierdzę Krzyżowiec, no i w Xtreme oczywiście, zależy kto w co będzie chciał. A jeszcze taki jeden bonusik. Jeśli macie jakieś tam talenty, to możecie tworzyć mi mapki. Tak, możecie mi tworzyć mapki. I ja będę po prostu w nie grał, jakieś tam, nie wiem, że muszę królestwo bronić, ileś tam ataków będzie. Takie wszystko, takie fajne, żeby było, żeby dało się przejść. O, to jest najważniejsze, żeby dało się tę misję przejść. A ja właśnie będę kręcił z tego odcinki, będę wrzucał, więc będziecie sławni. Tak, to jest moja mapa, będziecie się chwalić kolegom w szkole. To jest moja mapa, Małpa ją przeszedł. Ja no żartuję, aż taki sławny nie jestem, żeby mnie ludzie znali. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? O tej Twierdzy Krzyżowiec, a jeszcze w Cara możemy grać multiplayer. Czemu by nie? Jeśli będziecie chcieć właśnie w Cara pograć, to też możemy grać w multiplayera. Nie widzę żadnego problemu. Więc chyba to jest tyle informacji. Więcej informacji, jak sobie coś przypomnę, dodam, to będzie wszystko w opisie. Tak jak mówię wam, downloading wam dam do Hamachi. Dam wam downloading do mapek, na których będziemy grać, żebyście sobie już mogli je ściągnąć, mogli sobie przetestować, zobaczyć jak te mapy wyglądają, jak to wszystko wygląda. Regulaminy rozgrywek to sobie będziemy ustalać przed meczami. Tak, no i myślę też zrobić jakiś turniej właśnie z Twierdzy Krzyżowiec, no ale to zobaczymy jak nam to wyjdzie. Więc dobra, to było na dzisiaj tyle. Wy się tam szykujcie, trenujcie. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dopiero poniedzieli. Dzisiaj mamy wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak, dopiero poniedzieli, bo niestety sobota, niedziela są dni Miechowa, mojej miejscowości dni, więc poimprezuję. A w tym tygodniu niestety nie mam czasu. Mam jedynie tak czas właśnie po szkole od 15 do 18, 19. To jednak powiem wam, że nie chcę robić w tych godzinach, bo strasznie jestem nieogar, tak mi się nie podoba to.
Więc od poniedziałku z tymi seriami wystartujemy. To znaczy, no, z multiplayer. Dobra, no to mam nadzieję, że już wszystko, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i czekajcie do poniedziałku. Na razie, trzymajcie się. Hejo!